Siema, siema! Hejo, siema! Dzisiaj trzeci dzień wakacji. Jej, no! Lecimy dalej w nieznane. Dojechaliśmy! A gdzie, to zaraz zobaczycie. Ale specjalnie dla was zostawimy tutaj gadżety. Kalendarze, plakaty. Zaraz się dowiecie, gdzie jesteśmy. Do każdego zakupu dostaniecie za free. Co? Jakie auto sportowe. Zobacz, jesteśmy. Dirt bike. Aha. Kojarzysz? Pamiętam. Pamiętasz? Nie pamiętam drogi. Gdzie my tutaj staniemy, byku? Poczekaj, bo tu to tak niewydarzenie stoimy. Ludzie tu chodzą. Weźmiemy z bagażnika dla widzów te sprzęty, dobra? Znaczy te rzeczy, które mamy, tak? O Jezu! Trochę się rozwaliło od hamowania. No. Mamy dla was tutaj kalendarze i plakaty. O. Nawet dobrze zaparkowaliśmy. Tylko żeby klapek mi nie uciekł. No. Przyjechaliśmy do Dirt Bike Poznań. Do świata motocykli i ciuchów, enduro. Piona. Już twoje MRF-ki, Kuba. Ooo, 120! Kajo nawet stoi. Twoja 120, patrz, 80, a to jest 140, to zobacz jaka wielka. To nie. Zobacz, ile lat tu trzeba mieć. Mi się wydaje, że około 13-14. Żeby na to wsiąść, wiesz? To jest te dwójka, Kajo. Wbijamy się na sklep. Dobra. Dzień dobry. Powiem ci, mały sklepik, nie? A wyposażony naprawdę mocno, grubo. Pamiętasz pokaz, tu byłeś? No. Czyli dzisiaj rozpruwamy skarbonkę, Kuba. Bo przyjechaliśmy po? Zgadnij. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie wiem. Nie wiesz? Buty, nie? Buty. Dobra, to już. Buty, a dzień dobry. A my tutaj, dzień dobry. A my tutaj, to kto przyjedzie i powoła się na Bydgoszcza, to macie kalendarze i plakaty gdzieś na stole. Okej, okay, dobra, to dobra? My sobie, no to... Na pewno będą przychodzić. Dobra, to już się wezmę. Dobra. Patrz, jakie buciory, nie zgadłeś. Patrz, no, czemu pomarańczowe wziąłeś? Najbardziej mi się spodobały. Dobra, to weźmiemy, o, odłożymy. A, i tu też jest. Dobra. Dobrze. Pierwsze lepsze mówisz? Wiesz co, chyba skarpety muszę ci pożyczyć. Nie, wiesz? Nie musisz. Muszę, bo to ci nie wejdzie noga bez skarpety. No. Dobra, to zaraz coś znajdziemy. Co, skarpetę? No. Mam moje skarpety dla niego? Nie mam, moje. Nie mam, moje. Endurowcy tak mają, nie? Dzielą się wszystkim skarpetami, nie ubieraj bez skarpety. Dobrze, słuchajcie, wbijajcie do Poznania Dirt Bike. Leży tu wszystko, powołujcie się na Blegopso i przy zakupie czeka dla was miła niespodzianka. To chyba za małe będzie. Pierw skarpety. Okej, byku. Ale buty sztos. No już. KTM-a, zabawkę, no wiesz ty co? KTM-a, zabawkę. Dobra. Tutaj masz skarpetki. O, możesz sobie założyć. Mam tylko takie długie niestety, ale najważniejsze, żebyś sobie założył, tak. Żeby cię nic nie obtarło. I tutaj buciki, nie? 37 rozmiar. Tak, 37. No. A on ma regularnie jaki rozmiar stopy? 35 nosił, okay. Ale są za małe. No, to takie i tak buty zawsze muszą być troszeczkę większe, także jak najbardziej 37 będzie ok, nie? Ale to zaraz zobaczymy, jak sobie założę. Nowa kolekcja Foxa już jest? Teraz chyba w sierpniu będą właśnie dostępne. A, to wbijajcie w sierpniu, tak, po nowe Foxy. No, ale czekamy wciąż. Jak ty się zakłada, mam spodzoną nogę, nie założę. Wiesz co, chodź, może zrobimy tak, że cię trochę podwinę? Będzie ci łatwiej. No, wiem, czy założę, bo mam spodzoną nogę. Dasz radę. Te fajne dla mnie by były. Musisz sobie tak podtrzymać, albo chodź, ja cię tu nie mogę. No. Pomarańczowy. Nie, to jesteś model jednak. Kiedy my tu ostatni raz byliśmy? 2 lata temu. Nie, 3. O kurczę, to jakiś czas temu.
No. Mam, to się wiele pozmieniało, coraz więcej mamy rzeczy też. A ta 701 to dla mnie czeka? A może być Stefana? Może być Stefana. Do jazdy na kole? Skarpetki no. To chyba do piłki są. Nie, no muszą być takie długie, wiesz? Wiesz, to jest tak, pod ortezy też, tak, nie? Tak, no, żeby też nic nie obcierało, wiesz? Ochraniacze. Bo tak to jest duże ryzyko, żebyś miał poobcierane. Pamiętasz, zawsze... Jeszcze taki... większe skarpety niż moje. No dobra, już może. Dobra, możesz już sobie założyć, no? Oficjalne, oficjalna przymiarka. Dobra, chwila prawdy. Kuba, uważaj pomału, ostrożnie. Jest, siedzi. I tutaj sobie czekaj, siedzi. Jeszcze popraw kieszonkę, wiesz, czy to jest przed wodą. Butem siedzi. Dobra, no i możesz sobie zapytać. Widzisz, bo dobre skarpety. Ale nie no. No, pod nim ma podobny właśnie boksa, taki kolor. Pomarańczowy. Jaka to marka jest butów? Must Racingi. My je najbardziej polecamy dla juniorów, ponieważ są dosyć lekkie, więc jakby też nie mają problemu, żeby potem się przemieszczać. O, właśnie tak. Kuba, przemieszczaj się, chodź tu. No, ale naprawdę uważaj, bo... Jakościowo są bardzo dobre, bardzo dużo ich sprzedajemy, jeszcze nic się z nimi nie działo, także no najbardziej je polecamy, nie? Must Racing. Must Racingi, no. Dirt bike'u. I tak, i one są, jeśli chodzi o kolory... Palce gdzie tu czujesz? Gdzie masz palce? Do końca czujesz gdzieś opór tu? No. Mocny? Do końca? Nie, tu gdzieś. No, to okej, możemy spróbować jeszcze zobaczyć, czy mam na miejscu 38. Chcesz 38 przymierzyć? Dobra. To porównamy. No, dobrze. A jeśli chodzi o kolory, to mamy w wersji czarnej, pomarańczowej i jeszcze taki fluo żółte, nie? Ale zaraz zobaczę, jak mamy te 38. Dobra, nie? Dobra. Tak. No, 38 widzisz, no trzeba wiesz, popróbować wszystkie. Dlatego trzeba zawsze do sklepu przyjechać, wiesz, nie ma sensu stacjonarnie, nie ma sensu kupować. Moja mama zawsze stacjonarnie i tylko. Tak? Na przykład ale... tak samo przy kaskach jest, nie? Że też często właśnie klienci przyjeżdżają, że coś tam próbowali zamówić w internecie, ale jednak no kask musi dobrze siedzieć, także ciężko jest też przez internet, nie? Zamawiać. Ta. Się lepiej przejść stacjonarnie i sobie po prostu założyć. Który lepszy? Który lepiej siedzi ci na nodze? Możesz określić, gdzie masz palec mniej więcej? Tu. To troszeczkę już lepiej, nie? Luźna noga jest w tym bucie? Bardzo? No, ten bardziej. Ten ci pasuje, tak? Ale nie kolor, bo kolor też możesz taki mieć. No. 38. Ty nie patrz na kolor, tylko na wygodę. No na wygodę, no to wygodę. Ten. Czyli 38. No. I ten rozmiar. Co? Pasuje? No. Chcesz założyć drugiego? Tak. Tylko będziemy musieli jeszcze raz skarpetę powalczyć. No Kuba, walcz ze skarpetą. I zaraz wraca. Biorę drugą skarpetę. Dobra. A ja jestem specjalistą od podwijania skarpet. Sam jedziesz, dajesz. Dobre. Dobre? Super. No. Fajne. Zadowolony? No. Skarbonka pusta, ale zadowolony? No. Mi noga tu w 5 sekund schodzi. A w tamtych się męczyłeś, bo już były za ciasne, nie? Tamte ile? 4 lata miał. Co mamy do... No. Co mamy dostępne w sklepie? Tak, no w sklepie mamy... Zaczniemy od początku. Tak, mamy ubrania Foxa, bluzy, spodnie. Mamy właśnie też juniorskie. Obecnie jakby jest z tym troszeczkę problem, bo jednak jest COVID i dostępności są ograniczone. Ale niedługo podobno będą dostawy, także czekamy niecierpliwie. Następnie mamy zbroje i buzery. Mamy zbroję Lita, mamy też Gareta zbroje, także tak, no zbroje, buzery, także co kto lubi, też wedle preferencji wybieramy buzer lub zbroję. Następnie mamy również ubrania Tora i tak samo bluzy, spodnie, również juniorskie. Następnie mamy właśnie, tak idealnie prezentujesz, mamy też ochraniacze na kolana, na łokcie, mamy ortezy, mamy też pody. Także tutaj też w zależności od zapotrzebowania i od preferencji, no to też jest ochraniacz na szyję, także żebyś, wiesz, był jak najbardziej bezpieczny. No i tak, następnie mamy... No nie się nie zmieści chyba raczej. Nie. Mamy też plecaczki ustne, camel buggy. Następnie mamy gogle. Gogle mamy Scotta 100%, Lita.
Później mam też, to jest taka nasza nowość, FMF we współpracy ze 100%. O. Tak, więc coś nowego. Także to do sobie nas przyjechało. Te są czadowe. No, mają takie płomienie tutaj z boczku. No, tutaj mamy też 100%. Oczywiście gogle też mamy juniorskie. Mamy również szybki, zrywki. Także no wszystko w sumie staramy się mieć tutaj na miejscu. No, byśmy musieli popróbować. To jest LS2. Mamy również rękawice. Rękawice mamy Foxa, Tora, 100%, także też tutaj dosyć sporo. Wybór jest. Musisz sobie rozszerzyć, wiesz co tutaj. No, rozszerzyłem. No, to w takim razie byłby za mały. Kask musi dobrze siedzieć, ale też no, nie może być za mały i jakoś tam cię krępować. No i następnie mamy też buty. Buty mamy CV. Później mamy buty też Foxy. Mamy Lita. No i później dla dzieci już mamy właśnie mus racingi, też jakieś tory się zdarzają. No, także dosyć sporo tego. Następnie mamy kaski. Kaski mamy Foxa, Tora, LS2. Mamy również Airocha i Bella. Ale Airoch to tutaj też. Tutaj mamy Airocha. Tak, także troszeczkę tego jest. Staram się też mieć na miejscu, żeby klienci mogli sobie poprzymierzać. Ewentualnie malowanie to też zawsze możemy coś tam zamówić. Jak długo czekacie na zamówiony towar? Takie 2-3 dni, także naprawdę dosyć szybko to idzie, także tutaj nie ma problemu, nie? Następnie mamy całą alejkę Husqvarny, no my jesteśmy dealerem Husqvarny, także jest tego dużo, naprawdę jest sporo gadżetów, ale no staramy się też znajdować jakieś fajne rzeczy. Ostatnio nawet taki smaczek, to znaleźliśmy też smoczki Husqvarny, także tu jest gablotka w ogóle. Smoczki? No, to jest mega urocze. No to byki, smoczek, papier toaletowy i pełne wyposażenie no, macie na enduro. Wszystko jest, także naprawdę smoczki, nawet mamy ostatnio też jakiś notatnik, mamy nawet ołówek, także naprawdę o, jest wszystko. Czyli gadżeciarze. Tak, jest, no zapraszamy, bo macie jest gablotę tego sporo. Swoją. Tak. Ja miałam ołówek w szkole Husqvarny, to nie wiem co. Szóstki byś miał. No właśnie, on byś na pewno przynosił szczęście. No i tak samo mamy jeszcze w sklepie oprócz ubrań, no to oczywiście części Husqvarny, Patema, też na zamówienie do Yamaszki, Suzuki, Kawasaki, także to już... Wszystkie części po prostu. Tak, wszystkie części, troszeczkę gorzej wtedy z dostępnością, bo na miejscu możemy nie mieć ich, ale jakby zawsze na zamówienie jak najbardziej jesteśmy chętni do pomocy. No i też mamy jeszcze produkty, jeśli chodzi też o oleje, to Motorexa. Najlepszy tak, olej. No, my rekomendujemy Motorexa, Husqvarna też, także tutaj sprzedajemy, głównie bazujemy na ich produktach. No i oprócz tego, no, oczywiście najważniejsze, no to mamy motocykle i sprzedajemy. Jakie to są? No tutaj mamy Husky, głównie właśnie Husqvarny sprzedajemy. Mamy też oprócz enduro, to oczywiście też na szosę, czyli Swartpilany, Wigpilany. Ostatnio tak dosyć dużo nam przyjechało z Fortuną 125, więc jakby no mamy tego sporo. I tak samo mamy też dla dzieci pitbajki, także też zapraszamy serdecznie, no bo tutaj dla dzieci też się coś znajdzie, jakiś smaczek. Czyli no, przy każdym zakupie macie tutaj, tak, słuchajcie, mamy oczywiście grafisty, także kalendarze, plakaty. Tak. Tylko serdecznie wystarczy powiedzieć, kupić coś, Black Opsa powiedzieć i macie. Tak. A my dziewczyny chętnie pomożemy właśnie z ubraniami, częściami, także zapraszamy serdecznie. Tak. Zapraszamy. I mamy bardzo dobrą kawę. No i mamy też opony. W sumie zapomniałam. O właśnie, lecimy opony, do opon. Mamy też musy, slipa, też tubisy. Także też takie rzeczy u nas jak najbardziej można trafić. Kaka, tobie by się opona przydała. Oj nie, ja wiem jaka mi pasuje. Tak. Meceler tylko dla mnie. No jeśli chodzi o opony, to też mamy Meceler, Mipas, później mamy Michelin, także troszeczkę tego też jest, nie? Każdy, widzisz, każdy sobie wybiera inną oponę. Te są ciekawe, bo są bardzo szerokie. Nie wiem, na jaki sprzęt. No to już też opony generalnie, to tam w zależności od zapotrzebowania, no to też jakby no, są różne i czy na piasek, czy na jakieś inne po prostu warunki, to też chętnie pomożemy, też chętnie dobierzemy, także też... Montaż bardzo... może być na miejscu? Może być. No mamy też serwis. Serwis, sklepu, właśnie. To mamy również serwis, także no w sumie wszystko. Części, serwis, buty, ciuszki, wszystko jest. Czyli ktoś zamawia części, kupuje. Tak. No i też mamy wysyłki. O, i już są.
tak. Towary akurat wjechały. Tak, no też mamy wysyłki, także zapraszamy oczywiście do sklepu stacjonarnego, ale także jakby mamy możliwość wysyłek, także jeżeli ktoś nie ma możliwości takiej do Poznania tutaj na Obornicką do nas przyjechać, to również możemy wysłać, także nie ma to też problemu, nie? Poznań, nie Obornicka. Tylko w Polsce, ale też wysyłamy nawet za granicę, także to też nie stanowi problemu. No widzisz, majsterszef, jak ty fajnie wyglądasz w tych butach. Dobra, chodź na pitbajka. 120 jeździ w tej chwili. 120, dobra. Ona jest nieobniżana, Kuba. Musisz uważać. Nie jest obniżana. O Jezu. Tak jak... no. Źle to widzę. To jest 120 start. Ale wiesz co, ja ci ją przytrzymam, przejdę z tamtej strony, a ty sobie dopasuj buty. Jak ci będzie w butach? Się stało. No właśnie. Teraz możesz praktycznie dostosowanie. Czekaj, no. Jak? Dobrze. No, wsiadaj. Bo ty mi popsułeś to. Tak, stare wspomnienia. Popsułeś mi to. Jak? Bo tu byś wyrywał na kółko, co? Nie? Paniaczku. Ja chcę na to. Nie, no to jest klienta. To jest klienta. A Łukasz gdzie? Łukasz w sumie, był tu przed chwilą. No właśnie był, zaraz zobaczę czy jest, bo on tak krąży, ogólnie to... Łukasz, jak to wbijajcie do Poznania, do sklepu, piękny sklep. Dirt Bike, Dirt. Full wypas, bardzo dobry sklep. Pozdrawiamy Duja Obiboka. Go, idziemy. Ładujemy i mamy kolejny dzień wakacji z głowy, nie? To nara, trzymajcie się. Czekajcie na odcinki kolejne. Bo jutro jest kolejny dzień wakacji, nie? Czwarty. Jutro będzie się działo, tak myślę.